Witam Was tutaj, cześć, się wzorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Scenariusze przy zaporze. Telefon, nie marudź. Przed chwilą nagrywam jeszcze jeden odcinek i przypominam, że ma się pojawić niedługo fajny materiał. Dobra, ale mniejsza z moim miętoleniem i gadaniem i w ogóle o niczym. Zacznijmy od budowy, bo tu nam czas leci. W ogóle wspomniałem tego sprawdzić. Mamy 53 tygodnie już nam poleciały, a nasze miasto się tak istnie tutaj po prostu rozbudowało, że normalnie nie mogę go poznać. Czy wy to w ogóle widzicie? Patrzcie, ile tu się dobudowało mieszkańców. No właśnie, się nic nie zbudowało. I od tego zaczynamy, aby szybko coś tutaj zacząć już... Znaczy, nie lubię też nigdy mówić, że coś szybko będę budować, bo ja nigdy nie buduję szybko. Ja lubię powoli sobie budować, ale nowy megaplaster dzielnicy mieszkalnej się tu im przyda. Tak samo jak za chwilę sprawdzimy, jak tam się my w naszej kolej. Pomijając to o tym, że tutaj kolej nasza linowa będzie przebudowana też za chwilę. Ale mniejsza z tym, to za chwilę. Tak, zaczniemy sobie rzeczywiście od tego tutaj naszej dzielnicy mieszkalnej. No i wy tu możecie się budować póki co w środku. Później wam będę mówić, gdzie dalej. No i woda by wam też tutaj się przydała, proszę bardzo. Pod drogami może być. Ja lubię w ten sposób budować, więc proszę bardzo. Woda podciągnięta, prądor będzie stąd do was szedł. Tak, tu samego można, widzę, że on trochę inaczej też mógł pójść. Dobra, tak, tu widzę, że jest to wszystko w miarę całkiem ładnie podciągane tym prądorem do siebie. Tak, to tak, zacznijmy sobie od podstawowych rzeczy, czyli na przykład. To będzie drogi, ale zróbmy to. Autostrada tutaj na górę. Okej. Okay. Pauza. Tu trzeba zrobić po prostu. Ja to od dawna chciałem zrobić, ale tego niestety nie robiłem. Tu trzeba przebudować całkowicie tę drogę. I tu musi być autostrada. Czemu? No nie wiem, na logikę pomyślcie, tutaj trochę może... No nie wiem, no domyślcie się. No. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Tak, nasza autostrada będzie się zaczynać tutaj. Fajnie byłoby nie wyburzyć tego druta. O, dokładnie. I tu będziemy sobie jechać... Czekaj. Wyłącz nasze linie pomocnicze. Okej, całkiem. Dobra. I tak, i tu trzeba zrobić zakręt. O, dokładnie. Bardzo ładnie tutaj zakręcił się zrobił. Normalnie jakbym jeździł po Czechach tutaj będzie. Ale fajnie. Ty, ta autostrada naprawdę mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale... Ja jestem nawet za. Dobra, i tak, tu widzę, że wyburzyliśmy trochę za dużo, ale dobra. Tak, wyburzyliśmy rzeczywiście o wiele za dużo. No dobra, i tak, tu jest nasza kolejka linowa. I trzeba będzie ją przestawić niestety. Ponieważ my tutaj musimy to zrobić w ten sposób, że tu będzie droga i tu będzie takie te drzewka. Tu będzie droga w kółko. Kurczę, ja tu nic nie wybuduję, jeżeli... Nie będę robić chyba tego za pierwszym razem. Dobra, daj krętam jeszcze raz. Tu i tu i tu. Dobra, tu jest dobrze. To tak, to jest zły kierunek i to jest zły kierunek. Dobra, teraz jest już dobrze. Nasz przemysł ma się budować tutaj. Dzielnica jest tutaj wszędzie. I nasza kolej linowa, która jest tutaj ewidentnie niezbędna. Byłoby fajnie, jakby się tutaj ładnie podłączyła teraz, ale z tego co mi się wydaje, to będzie trudne. Więc sobie to podłączymy w ten sposób. A, dokładnie. Czekaj, mam nawet jeszcze lepszy pomysł. Że dojedziesz dotąd i tu się wczepisz. Okej, dobra, całkiem ładnie to wygląda. Jak jest tutaj z prądorem, który dozwaliliśmy przed chwilą? Dobra, jeżeli w ten sposób podłączymy, będzie dobrze. I nasza autostrada, którą właściwie to oto całe zamieszanie. Będzie dojeżdżać sobie po prostu tutaj. Dobra, i tak, czy to jest... Dobra, tu jest o ile ładny zakręt, tak tutaj jest coś nie tak. Czekaj. Wiem, że marnuję naprawdę teraz niepotrzebnie dużo forsy, no bo... Ale wiecie, ja jestem magizmem, już nie mogę sobie. Ja, to ja, tak?
Ja jestem od wydawania forsy. Minister od wydawania forsy. Dobra. No. Teraz to wygląda lepiej, o wiele lepiej. Dobrze. I tak, tutaj... z tego co mi się wydaje, nie ma żadnych parków, co by znaczyło, że możemy zainspirować się moim planem, a mianowicie ulepszyć tą całą drogę do czegoś takiego. Ponieważ tutaj ewidentnie będzie duży ruch do tego przemysłu, no bo to jest w końcu przemysł. A ja nie chcę mieć tej korków i z tym problemów. Pokaż nam, jak te nasze kombaje tutaj jeżdżą w ogóle. Gdzie tu jest przystanek kolejny? Aha. Czekaj, to byśmy sobie przesunęli tu. To nie będzie jakoś strasznie źle widzieć, nie? I to tutaj. I tu damy wam dwa przystanki w dwóch kierunkach. No powiedzmy, bo tutaj jest, się akurat aż prosi o postawienie. Bo tu jest ładnie to postawione. Dobra, zaraz zobaczymy sobie, jak ta nasza linia by miała. Z tego co widzę, mamy dwie, już o tym zapomniałem. Ale tu widzę, że będziecie chyba z tego chętnie korzystać. Oj, 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 dobra. Natknęliście mnie na to teraz, że rzeczywiście będziecie aż z tego tak chętnie korzystać, że trzeba to aż przebudować. Tak, po prostu mnie zbyt bardzo natknęliście teraz. Dobrze, abyście z tego lepiej korzystali, po prostu mamy tutaj... Bo tu będą się robić korki z bambajami. To jest akurat z tego, co mi się wydaje, tutaj dosyć oczywiste niestety, co się będzie działo. Kolej rzeczy. Więc my tu sobie po prostu przestawimy ten przystanek. Będzie tu, a ten tu sobie zostanie. Dobra, no i powiedzmy, że teraz ten nowy sposób. Wy macie tutaj rzeczywiście trochę bardziej utrudnioną drogę, ale sądzę, że nie powinno być aż tak źle. Dobra, to tak, tutaj jest całkiem dobrze i będziecie jeździć. To jest autostrada, więc nie powinno być tutaj problemu. Chociaż ten tutaj zakręt jest naprawdę stromy, no nie powiem, że nie. Dobrze, ludzie się budują, co tutaj... Wiatrak jest pod wodą. No bo akurat wiatrak może być pod wodą. Dałem wam tutaj miejsce do budowy, z tego co pamiętam, ale nie postawiłem wam żadnych budynków, które was by zachęciły do budowy tutaj. Jeden z tych budynków jest na pewno edukacja. Więc jeśli go postawimy, od razu dokładnie powinniście się zacząć tu budować, ponieważ wasze tutaj to zadowolenie powinno zostać podniesione. Dobrze. Teraz się od razu możemy domyśleć, że tutaj będzie prąd potrzebny od edukacji. Się rozchodził. Dobra, to możemy nawet wam tutaj zrobić. I ponieważ tu jest przystanek bambajowy, a wy go tutaj nie macie na górze, to my go wam tutaj po prostu zmienimy do tego ścieżkę, bo akurat domyślam się, że do bambaja możecie chcieć iść, a akurat bambaja to nawet lubię, więc możecie. Dobrze, linia nasza autobusowa, z tego co pamiętam, jest... bardzo lubię z niej korzystać. A teraz linia bambajowa, no to jest... 98 osób, z czego Bambaj jedzie do nich, a tu jest pełny. 37 osób jest tu. 26 osób jest tu. Jak dla mnie to jest odpowiedni moment, aby podnieść tutaj budżet do 150%. Kolejna nitka. 44 osoby tutaj. 73. 99 tu. Fakt, że Bambaje się dopiero jeszcze tutaj rozjeżdżają, ale bym też podniósł do 150. Sądzę, że nie przepłacam, mam taką przynajmniej nadzieję. Jak przepłacam, to napiszcie później w komentarzach. Dobra, tak, tutaj jest ewidentnie problem, się powoli zaczyna robić. Natomiast akurat tutaj to można łatwo rozwiązać, budując tutaj autostradę dookoła tego. Tu będzie rzeczywiście 2, tu 2, tu 2, tu 2. A tu będzie 3. Tak, trochę też niestety nam zniknie przez to ludzi, ale dobra. Tak, bo oni tutaj zawsze lubią budować sobie te swoje rądka. Ja ich zazwyczaj niestety nie lubię. No niestety tak jest z nami. Że wy budujecie, a mi się to nie podoba. Dobra, zobaczmy, jak coś takiego będzie wam tutaj się podobać. Mnie się nie podoba, ale poczekajmy. Dobra, tam jakiś jest pożar, czyli nic nieważnego. Podwoli się, powoli będziemy cię budować, ale bardzo powoli. To tak. Abyście się tutaj bardziej chcieli budować, proszę, można znieść wam podatki, to też. To damy wam tutaj plac zabaw, o, proszę bardzo. I park kolosal tutaj. Po drugie,
podatki dla ludzi możemy obniżyć, te podwyższymy, bo musimy wyjść tak cały czas na prostej być. I tak, tu będziecie mieli własną nitkę bambajową. To chyba jest dla was oczywiste, mam nadzieję. No bo to jest akurat oczywiste, bo tu będzie duża dzielnica. Wy musicie mieć rzeczywiście swojego własnego bambaja, który wam tutaj będzie po prostu podjeżdżać. No i do tych celów właśnie tutaj będziemy teraz budować. Ludzie... ledwo co się budują. Co jest naprawdę tak podrywające. Bardziej niż te same katastrofy. Tak. I to, że tu jest korek. A nie, to nie jest korek, to jest po prostu tutaj... Czekaj. Zróbmy to w ten sposób i w ten. Macie dwa pasy do wjazdu. Bo tu widzę, że rzeczywiście jest duży ruch. Duży ruch, to trochę mało powiedziane. Jest tutaj ruch i to nie mały. No i sądzę, że to wam się po prostu przyda. No a ta droga donikąd naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jestem wręcz za. Dobra, dajmy sobie kolejny plaster. Ludzie się... Nie, no jeden budynek się wbudował i to tyle właściwie. Ile osób tutaj mieszka? 11 osób. To nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo i to mi się nie podoba też, co więcej. Czyli ten bambaj to akurat całkiem ładnie tutaj jeździ. Tak samo jak nasza kolej linowa jest dobrze użytkowana. Właśnie, pokaż mi. Czy jest taka sytuacja, że wagonik jest pełen? Nie, nie jest. Nie ma takiej sytuacji. Czy możemy jeszcze obniżyć budżet na kolej linową? Dobra, możemy obniżyć. Proszę bardzo. Tu jest akurat na minimum. Ale sądzę, że tak. A akurat bambaje to rzeczywiście podwyższamy cały czas na nie budżet, bo to jest... Bo z nich tutaj dużo faktycznie korzysta ludzi. Czekaj, 60. 60 tutaj. No ale akurat tutaj to wiecie, tutaj to jest takie główne miejsce, po którym możecie... To jest jedyny most. To jest jedyny łącznik tych dwóch dzielnic. Tak mi się coś wydaje. I drugie łączenie jest tutaj, ale to się nie liczy, można wręcz powiedzieć. To może rzeczywiście jest dobry pomysł, żeby tutaj podłączyć tą drogę? Dobra, czemu by nie? Okej, nie. Później to może być nawet autostrada, wiecie co? Czekaj. Zróbmy to jak tą autostradę. Oj, tak. Dobra, popyt mamy, więc ja mogę się chwilę czymś innym zająć. No bo wiecie, ja im tam dałem miejsce do budowania i póki co więcej dla niej rzeczy nie mogę zrobić. Naprawdę. To jest aktualnie mój kompletny max. Dobra, widzę, że co bym nie zrobił, to chcę zrobić tutaj tunel. Dobra, to znaczy, że trzeba trochę wyżej podjechać. Może tutaj. Oj, tu jest jakaś większa szansa. Żebyśmy tu zawrócił. Oj, widzę, że to nie jest takie łatwe. No dobra, już zróbmy sobie w ten sposób. I tu będziesz po prostu dojeżdżać. Dobra, więc jakby ktoś chciał nie jechać, nie trawersować się tutaj całą tą trasą, to tu zrobimy wam po prostu taki skrócik. Dobra, ogólnie też z tego co widziałem, całkiem ładnie prąd tego teraz zrobimy. Pokaż mi jak jesteśmy z prądem. Dobra, jesteśmy dobrze. To też, że możemy obniżyć budżet na prąd. Bo ostatnio był z tym problem, nie wiem czy pamiętacie. Bo to jest akurat minus jak walą meteory w takim mieście. Czekajcie, dobra, czekaj. No i oczywiście wibruje telefon. Jak tam tygodnie lecą. Jak tam to? Dobrze jest. Tak, do tego na pewno multum ludzi chodzi, to jest akurat... W to akurat naprawdę nie wątpię. Czekaj, kliknijmy ciebie. 20 osób, dobra, rzeczywiście, trochę to podniosło osób. 20 to rzadko ja widzę. 30, pełen, dobra, może przesadziliśmy. Może rzeczywiście przesadziliśmy i ludzie czekają tutaj. Poczekaj, pokaż to. No dobra, czekają. Jak ten wagonik się nie zapełni, to znaczy, że on tam jeden gościu został. Słucham, czemu ten wagonik był, który robił 360, chyba nieważne. Jesteś pełen? Nie, na 18. Dobra, wiecie co, jak dla mnie może póki co to w ten sposób jeździć. Naprawdę, bo za jakiś czas tak to może wyglądać. Dobra, wracając z naszego głównego problemu, tak, wy nie macie prądu.
ale akurat wam to można łatwo tutaj podciągnąć. To nie jest akurat największy problem. Większy problem jest to, że mało się chcecie budować. A nie mam zbytnie pomysłów, jak was tutaj skłonić, żebyście się chętnie budowali. Cała postawiam tutaj klinika, kosztuje 10 tysięcy, trochę dużo. No, a czekaj, przyspieszę sobie trochę czas. Tak czuję, że jestem i cały czas w miejscu stoję. O, tu są swanego ciągi. Fajnie. Dobrze, good to know. Tak, ściekami to się należy nie interesujemy. Postawmy im tu klinikę, może rzeczywiście tutaj mi się spodoba, bo straż pożarna to nie, bo to drogie, to wiecie, to nie. Chociaż nie wiem, czemu jest tutaj jedna straż pożarna tak daleko. To w takim jeszcze niedługim miejscu, ale dobra. Ale widzę, że cały czas chcecie korzystać na mojej ścieżki rowerowej, a nie z tej drogi. Czy ktokolwiek w ogóle... Tak, tu widzę jakiegoś pierwszego. Czy ktokolwiek korzysta z tej ścieżki? O kurcze! Rzeczywiście korzystają, a to w sumie to im trochę zbyt bardzo ułatwia tutaj drogę, przeprawę. Tutaj do... Okej, dobra, mam pomysł, to możemy zrobić. Dobrze, możemy postawić klinikę i po klinice, jeżeli nam czasu starczy, a sądzę, że raczej tak. Czekajcie, zwyknijmy sobie na zegarek, 16 minut, dobra. To teraz będziemy się zajmować przebudową naszej kolei linowej. Niestety, jedyny minus jest taki, że każdy początek czy koniec czy cokolwiek kosztuje no niemało. To jest akurat największy minus. Ale pomijając to, będziemy teraz tutaj przy tym kręcić. Tak, tu to będzie trochę przebudowane. Bo nasz Bambaj będzie mógł pojechać tutaj na górę jeszcze. To jest jedna z tych rzeczy. A drugie, że tutaj nie będzie miejsca startowego, tylko będzie miejsce tutaj startowe. Tak, więc takich parę leciutkich zmian, które im wprowadzimy. Leciutkich. Kto by w ogóle się zorientował? Ale najważniejszą kolejkę, którą teraz będziemy budować, jest aby... Tak, po pierwsze, czy ten park możemy przesunąć o jeden? Możemy, świetnie. Tak, teraz się zastanawiam, to rzeczywiście można było przesunąć o 2. Proszę bardzo. I tak, skoro ciebie przestawiliśmy, to chyba możecie myśleć, że tutaj będziemy chcieli wstawić coś takiego. I stąd będzie kolej linowa szła tutaj. Tak, sądzę, że to jest naprawdę dobry pomysł, bo oni tutaj próbują dotrzeć przez ten wał. Ja naprawdę mogę... Powiem tak, wy możecie korzystać z tego, ale chcę też, żebyście mi trochę zostawali forsy, co nie? No bo wszyscy doskonale wiemy, że miasto nie istnieje, jeżeli nie ma podatków. Taka Warszawa na przykład bez podatków, wyobrażacie sobie? No właśnie, ja też sobie nie wyobrażam. Tak, tutaj ogólnie widzę, że jest cały czas problem z prądem. Ale tak, to możemy wyburzyć. I tu możemy po prostu podciągnąć wam prąd. A jeżeli chodzi o ten handel, który chce się budować, bo handel to też rozumiem, to handel będzie tu. I biura będą tu. Więc jakby coś, wszystko się tu będzie budować teraz. Tylko trzeba poczekać. Tylko trzeba być cierpliwym, a to nie moja działka. Dobrze, czemu to się źle, krzywo budowało? Co jak co, ale akurat krzywości to ja nie lubię. Krzywą to mam na wykresie, kropka. Dobrze, powiedzmy sobie, że podciągniemy to sobie dotąd. I poczekamy, aż będziemy mieli 15 tysięcy, żeby postawić tutaj naszą stację startową. Dobra, tutaj jest całkiem dobrze. Tak, 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 będziecie mieli tutaj takie... Właściwie to można by tu zrobić to miejsce... Środkowe. Kurde, ale jestem głupi. Mogę to od razu tutaj to... Stawiamy miejsce przesiadkowe. Dobrze. Tak, to musimy niestety przesunąć. No i to tak jak mówiliśmy, będzie gdzieś tutaj miał swoją stacyjkę. Tylko, że tą drogę przesuniemy sobie. O, dokładnie. I ta droga będzie sobie teraz biec w ten sposób, że ona będzie tutaj, od tutaj wjeżdżać. I tu podjeżdżać, dokładnie. I stąd będziesz mieć dojazd do tego. I od tej drogi sobie postawimy to. Tak, mówię już, jest same zbocze. Same zbocze mogę ci akurat załatwić. Mam coś takiego jak... coś takiego. Czy jeszcze masz zbyt same zbocze? Nie, po prostu tak mówisz. Okej, dobra. Czyli bierzemy sobie ten budynek i go trzeba przesunąć go tutaj. O, dokładnie. Oni są, no widzieliście, a to nie byli smutni.
Ej, patrzcie. Ile tu ludzi czekało, dobra, to nie. Z tego co rozumiem, czekajcie, nie, to nie tutaj. W budżecie trzeba jednak zwiększyć im tutaj nakład na to. Trochę przesadziłem, bo tu było ich naprawdę dużo tych ludzi. Ja się aż zdziwiłem, ile ludzi idzie, ale jaja. No tak, bo w sumie jak tutaj nie macie żadnej innej komunikacji, to tak to może wyglądać to trochę. Też coś w tym jest. Dobrze, i tak, tu sobie zrobimy no coś takiego. I tu od tego bym chciał sobie postawić naszą stacyjkę. Dobrze, póki co jest tylko brak funduszy, więc tego się trzymajmy. Dobrze, więc musimy póki co chwilę poczekać, aż dotrzemy do tego. Chwileczkę, niestety. I tutaj sobie to postawimy. Dobra, to sobie postawimy i będziemy wszyscy zadowoleni i szczęśliwi. Gdzie ten lud idzie tak właściwie? Czy oni naprawdę będą teraz... Patrzcie, i teraz oni tu muszą wszyscy na piechotę szli. Ale spokojnie, bo wam to akurat trochę... Wam się to spodoba tutaj, teraz tutaj buduję, więc... Więc spokojnie, ludzie, to jest dla was ja to wszystko buduję, co nie? To tak jak wszyscy ci nasi politycy. My dla was tam jesteśmy w Sejmie. Nie, nie po to, żeby się je pospierać. Mam jak zaczął was teraz kłamać. Tak. Okej. Dobra, no i teraz tutaj dajmy sobie, aby nasi ludzie tutaj byli jak byli. I tutaj nasza ścieżka musi być. Dobra, ścieżka tutaj jest. Wyłącz siatkę. I stąd jest jedna ścieżka, która tutaj była i chciałem, żeby ona tutaj cały czas była. O, dokładnie. I tu dochodzicie. Dobra. No i jak ludzie możecie się domyślać, wam tutaj to podłączymy. Gdzie jest nasz słup? Słup jest tu. I proszę bardzo. I wagoniki wracają, więc ludzie możecie wracać. Zobaczmy. Zobaczmy, czy ktoś tutaj już idzie. Czekajcie. Na razie musi dojechać tutaj pierwszy wagonik. Na razie tutaj patrzcie, zwróć. O, dokładnie. Czy ten wagonik, jak ty wagonik pojedziesz? Przyznaj się. Dokładnie. Będziesz... O, patrzcie na to. Dwa wagoniki pod rząd. Co to ma być? Dobra, ty jedziesz już daleko, a ty? Też daleko. Okej, dobra. Okej, zaczynają już zjeżdżać, czyli... Jest, wracają ludzie do nas. Świetnie. I z tego, co widzę... Jeszcze jedną rzeczą, która by tutaj się przydała, to jest ci panowie tutaj na samym dole. Oni też by chcieli korzystać z naszej kolejki. Tylko nie mają w tej stacji. No nawet... Nawet chyba wiem, czemu nie mają w tej stacji. Ona no, nawet mi... Mniejsza z tym. Bo im tutaj nie postawiłem. Nie, bo jest tutaj kompletnie nie po drodze. O, dokładnie. I tu będziecie mogli sobie dojechać. Jakby coś. Dobrze, i ponieważ tutaj macie podłączenie, to jest podłączone. Teraz musimy pomyśleć, jak to podłączyć. I akurat tutaj miałem całkiem dobry pomysł. Taki fajny. Żeby tutaj zrobić maksymalnej wysokości słupa. Ja i słup. I stąd, żeby to przejechało na jednym słupie nad tym wszystkim. O, dokładnie. Tylko widzę, że tu by się przydało, żeby to skręciło, ale widzę, że... Nie, da, dobra, to bez skręcania. Skręcać to, co tu będzie dalej skręcać. Dobra, to stąd. Tutaj w dół. I tu będziecie sobie skręcać. Tak jak to przed chwilą mówiłem. I tu dojeżdżać. Dobra. To teraz tu będą ludzie chętnie jeździć. Czas włączony. Dobrze, zarobiliśmy dzisiaj. Multum ludzi doszło do naszego miasta. Naprawdę jest ich tak dużo, że aż się dziwię, że tylko tyle doszło normalnie. Dajmy sobie, żebyście się jeszcze tutaj mogli budować. I tak wiem, tutaj ma nastąpić kompletna przebudowa tego wszystkiego. I tym się jeszcze za chwilę zajmę oczywiście. To tak. Tu powinno to być podłączone. Czekaj. Marnujemy force. Czekaj. Marnujemy force. O, oh, yeah. Dobra, stąd i tak. Tu to i to chciałbym chętnie podłączyć, ale na razie tym się jeszcze nie zajmujmy. Bo tak, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak spory i rozłamy. Co? To sobie podłączmy tutaj. I to tutaj. Tak, nawet się widać, zaczynałem powoli jakieś budować. Fajnie. No i teraz tak, skoro nasze wagoniki tutaj jeżdżą,
pokaż dokąd. O kurcze. Rzeczywiście tu multum ludzi idzie. Idą, zobaczcie, jest też tutaj. Jeżdżą już pomiędzy sobą. No i na pewno tutaj bardzo dużo ludzi jedzie do właśnie tych bambajów. Stąd z bambajów tutaj dojeżdżają. Z tego co widzę nawet idziecie stąd. A to jest akurat całkiem ciekawe. Kolejne miejsce to jest tutaj właśnie handel, z którego dochodzicie. Kolejne miejsce jest tutaj, no i stąd to raczej wątpię, żebyście jechali, bo to jest dookoła świata, macie tutaj prostsze trasy teraz. Tak, teraz będzie mało osób z tej ścieżki na pewno. No ale no cóż, taka jest kolej rzeczy. No tu widzimy, że jest tłumnie z tego korzystacie. I że trochę ludzi czeka tutaj na wagoniki. Okej, dobra, czekajcie, zobaczmy czy... Bo widzimy, że jest tutaj trochę chętnych i oni tutaj cały czas przychodzą, co jest najlepsze. Dobra, przyjechał wagonik. I wyjechał wagonik, pokaż się wagonik. Zapełnił się, dobra, czy to znaczy, że jest tutaj za dużo ludzi? Możliwe. To jest naprawdę prawdopodobne, że już trochę przeciążyliśmy nasz system. Pokaż, ile korzysta ludzi z kolei linowej? 221, z autobusów 200, okej, z bambajów 500. Czyli kolej linowa jest naprawdę przodująca tutaj. To podnieśmy budżet do 85 i w nocy do 55. Bo widzę, że rzeczywiście jest to jeden z tych główniejszych transportów. A akurat takie rzeczy ja lubię. Jeżeli tak z tego korzystacie chętnie i wam się to podoba, no to co, ja tu będę dużo kręcić przy was. Dobrze, tak. Tutaj chciałem, wiecie co chciałem tutaj zrobić? I się teraz zastanawiam, jak to zrobić, że to tutaj logicznie. Logistycznie bym do tego chciał podejść. Bo najlepiej to byłoby oczywiście, wiemy jak to zrobić. Wiemy, że nie wiemy. Wiemy, że my nic tutaj, kurczę, nic nie wiemy. I tak, mamy tutaj tą stacyjkę do postawienia. I ona byłaby dobrze, żeby tutaj gdzieś była. Tak, akurat ją sobie przeniesiemy stąd, co nie? Ale mamy jeszcze tą stację tutaj. I tak, ją możemy też gdziekolwiek postawić. Nawet możemy w ten sposób postawić. Co by nam trochę pomogło sprawę, ale mamy jeszcze to do postawienia. Też nie chciałem tego tak bardzo odstawiać, jak tutaj to chce się postawić. Możemy jeszcze zrobić, że tutaj sobie przebudujemy dokładnie drogę pod ten budynek. Że na przykład ten park sobie przestawimy go tutaj. I tutaj przebudujemy sobie naszą drogę. O, coś takiego. I jak będziemy go tutaj przestawiać... O, dokładnie, to nam bardzo ładnie wejdzie. Dobra, to... Bo powiedzmy tak, to kupię. Jednakże się zastanawiam, czy jak postawię teraz to, to mi teraz to wszystko ładnie w jedno miejsce wejdzie, bo sądzę, że już będzie lekka przesada. Dobra, zobaczymy. Zacznijmy od tego. Ciebie trzeba przenieść i to nie podlega. I sądzę, że to nie podlega żadnej dyskusji. Dobra. Przeniesiony. W drugie miejsce jesteś ty. I teraz pytanie jest, czy jak ty tu będziesz, no bo tu musimy, żeby to ładnie wyjechało do góry, dokładnie, to czy tu ty masz jakąkolwiek szansę, żeby tu przyjechało? Nie, no proszę cię, jak to ma kurczę przyjechać tutaj tędy? No dobra, no to trochę nam komplikuje sprawę. Pomijając to, że to jest akurat tu bardzo ładnie postawiliśmy, to trochę nam komplikuje sprawę. Dobrze, to tak, zacznijmy sobie od tego, że to trzeba niestety wyburzyć. I stąd tutaj na okej, dobra, widzę unproblem. Włączmy siatkę, zacznijmy od tego. Stąd tutaj. I tutaj na maksa bym chciał dojechać. Z tego, co widzę, ten max jest krótki. Okej. Bo jak możecie się domyślać, ja tu chcę po prostu zrobić zjazd w dół tunelu. Dobrze, ale widzę, że się udało. I teraz tylko i wyłącznie trzeba liczyć na łódź szczęścia, że teraz nasz wagonik... Udało się! Sorry za te moje dźwięki, ale się zdziwiłem.
powiem wam szczerze, się zdziwiłem. Naprawdę się zdziwiłem, że się udało. Czekaj, to tak, to sobie podnieśmy. O, dokładnie, na taką wysokość. No, ty tu sobie będziesz zjeżdżać. No, ładnie tu to wjeżdża, ładnie, naprawdę, powiem, że ładnie. Tu jest już przyszłościowo to przygotowane. Natomiast tutaj... mam plan, mam plan. I have an idea. Stupid idea. Very stupid idea. Idea i spowiedź. Jak widzicie, forsy nam zabrakło. Jak widzicie, nam się forsa skończyła. Ale nasza kolej kolej linowa będzie działać pięknie. Po prostu będzie to. To będzie po prostu piękna kolej. Czekaj, czekaj. Aha, dobra, to tylko działa w tym miejscu, co było tutaj przed chwilą. Bo jest budynek odpowiednio podniesiony już. No dobra. Tylko tak, teraz musimy ciebie przestawić po pierwsze tutaj. Dokładnie. Bo mam pomysł, co my tutaj zrobimy teraz. Tu podniesiemy jeszcze grunt. O, dokładnie. Coś takiego zrobimy sobie. Dobra. Tutaj ta droga oczywiście musi być. To jest... Dobra, czekaj. Ta droga tutaj oczywiście musi być. Ona tutaj jedzie sobie dalej. No i tutaj trzeba to podłączyć. Dobra, i tutaj... moje fundusze, zero. Normalnie... normalnie jakbym marzył o podatkowaniu. Nie, jakbym marzył o ratach. Raty, kredytu. Marzenia. Ach, te marzenia. Dobrze, tak, to akurat nie potrzebujemy tyle forsy. Dobrze, no i tutaj postawmy sobie ten nasz budynek. Którędy? Wiesz co, chyba tam mi się bardziej podoba pozycja. Pokaż. Okej, okay. Okej, okay. Nawet dużo nie trzeba teraz podjeżdżać do góry. No wiecie co, jak dla mnie to jest istne centrum kolei linowej. Na dodatek jeszcze wam powiem, że tutaj gdzieś Bambaj będzie podjeżdżać. I to będzie już po prostu połączenie wszystkiego, co tu jest najlepsze. Tak, powiększmy sobie tą przedłużmy sobie trochę tą naszą dzielnicę. Bo popyt jest na ludzi, a my musimy go od razu wykorzystywać. Tak, chyba to już wam wytłumaczyłem dzisiaj odpowiednio. Że jak jest popyt, to się cieszymy i go wykorzystujemy i nawet jakby meteor leciał, to wykorzystujemy popyt. Bo w tym scenariuszu nie chodzi o tyle o walkę z rzeką, o tyle o to, żeby wygrać z czasem w trakcie tutaj rozbudowy tego. I przynajmniej to jest moja wersja. I tak, postawmy sobie jeszcze jakiś parczusiek. Tak, z tego co pamiętam, te wszystkie, one są drogie. Właśnie, 4000. To sobie postawmy tutaj jeszcze jeden plac zabaw. No, trudno. Znaczy trudno, ludzie, musicie się nacieszyć tym, że ja wam tutaj place zabaw wszędzie stawiam, ale... ale no wiecie, no, trudno jest. Tak, bardzo chętnie bym dzisiaj podłączył tą drogę z tą drogą, jakby mi się udało. To byłoby naprawdę fajnie. Tak, to sobie przedłużmy tą wodę. I tą, i jakbyśmy jeszcze tutaj Bambaja puścili, o! Dlaczego ja bym tutaj nie chciał? Tak, swojego nie wiem, czy widzieliście, jest już intro na nasz... w naszych tutaj właśnie tych... tym. I okej, czekaj, jeżeli dobrze pamiętam... nie możemy tu w ogóle skręcić, tak, bo słup się wtedy obkręca, dobra. Ale możemy... po prostu pojechać dotąd już. Tak? Tak. Dobra, no i stąd... tak, tu widzę, że te wagoniki cały czas jeżdżą. Musimy to akurat całkiem teraz wyburzyć. I tak, pierwsze to trzeba podwyższyć. Nie wiem, czy widzieliście, tutaj strasznie dużo ludzi teraz, o widzicie, chodzi piechotą. Na piechtę chodzi, wszyscy chodzą. W sumie się nawet aż tak bardzo nie dziwię teraz. Akurat teraz to się nie dziwię, bo nie macie tutaj w ogóle komunikacji. Drogie te słupy. Droga ta komunikacja tutaj.
Teraz pytanie. To będzie nie nawet, to będzie szło górą. Tak, tu będzie niestety trochę ostry zakręt, ale no dobra. Czekaj. Ja sądzę, że ja to mogę na jednej prostej zrobić. O, dokładnie. Tylko, że on wtedy robi te głupie słupy. Niestety, jak on to robi na jednej prostej, to on to robi na głupi... na brak inteligencji. Dobra, nie. Ja tu chcę jak najmniej słupów montować. Dobra, tutaj słup. A nie, czekaj, bo tu musimy... Tak, bo tu bym chciał właśnie, żeby to schodziło w dół. A tu to zostaje wtedy na jednej powierzchni. Okej, i tutaj to podłącz. Dobra. Dobra, to teraz musi tylko to zacząć działać. Jak zacznie działać, no to będą wszyscy naprawdę tutaj bardzo szczęśliwi. Potrzebny cmentarz. A co, cmentarz nasz się zapełnił? Nie jest jeszcze kaput, ale... Ale jest, napis powiedział, że jest potrzebny, no to nie będę się z nim kłócić. Zbyt same zbocze. Tu nie masz samego zbocza, proszę bardzo. Do wyboru do koloru. Dobra. Za chwilę będziecie mogli z tego korzystać już naprawdę... Naprawdę do jakichkolwiek będziecie chcieli celów. I luknijmy sobie. Idą ludzie. Idą już ludzie. Dlatego tak samo. O, dokładnie. Nie, jeszcze nie przechodzą sobie z tego, co widzę, pomiędzy tym a tym. Ale za chwilę będą już z tego korzystać. Dobrze. Podłączmy sobie naszego Bambaja. I tak, ten Bambaj ogólnie tu jechał przez tą dzielnicę i się zastanawiam, jak to teraz rozwiązać, bo tutaj rzeczywiście było dobre rozwiązanie, bo tu dużo ludzi z tego korzystało. I bym chciał pozostać przy tym, że Bambaj tutaj jest właśnie tak fajnie wykorzystywany, ale z drugiej strony... Blisko było. Bym chciał, żeby ten Bambaj podjeżdżał pod tą naszą stację kolei linowej. Więc się zastanawiam, jak to zrobić, kurczę. Czekaj. Tutaj mi to załapie. Okej, świetnie. Dobra, mamy podłączenie. To jest chyba podstawa dla mnie. Tu możemy wyłączyć światła. Tak, właśnie, my tu mamy jeszcze ten tunel, który zapomniałem, że on tu jest. Tak, z tego tunelu tu będzie zjazd. Co nie? Tu będzie zjazd i tu chciałem zrobić drugi wyjazd, ale z tym widzę, że będzie większy problem, więc póki co na razie nie będę posłusznie kręcić. Tak, i tutaj musimy teraz to jakoś podłączyć. Dobra. Widzę, że... Okej. Zrobimy to sobie w ten sposób. Okej. Później... Czekaj. Tu do góry trochę, bo nie możemy aż tak bardzo zjechać w dół. Tutaj i tutaj podłączone. Dobra. To tak, to mamy zrobione. Już ewidentnie. I czy ewidentnie ludzie przechodzą z tego miejsca do tego? Tak, teraz już tak. Teraz rzeczywiście już jest komunikacja pomiędzy tym miejscem a tym. No teraz to już się akurat nawet nie dziwię zbytnio. Dobra, no to tak, to mamy zrobione. Czyli ostatnie, co mi teraz zostało, to jest tutaj puścić nasz Bambaj. Nasz Bambaj jest akurat tutaj prosto puścić. Bo on tutaj sobie będzie jechać tą drogą. Tak, nie inaczej, a i tą drogą. Tu sobie zrobimy trochę bardziej zakręcik akurat. Nie. Dobra. On tu będzie rzeczywiście jechać prosto, bo tu będą jeszcze różne pomysły moje głupie. Jak będziemy sobie rozbudować tą naszą dzielnicę, więc nie. Mamy ładny popyt. Dobra, mamy 10 tysięcy, to trochę powiększyliśmy nasze miasto. To jest... Jak jest 10 tysięcy, pokazuje, to znaczy rzeczywiście powiększyliśmy to dzisiaj. Tu sobie dajmy jeszcze, żeby mogli się ludzie budować. Co nie? Tu dajmy, żebyście budowali. Tutaj... I tutaj też powiedzmy, dobra. I handel. Handel dajmy na mały pędzel. Tutaj damy na tym zakręcie, żeby się ładnie budowali. A jak im tutaj zaraz puścimy Bambaja, to nie będą przeszczęśliwi wszyscy. Tak. Dobra, tu jest dobrze. I tutaj wam zrobimy. Tak, tutaj będzie lepszy, lepiej. Może stąd. Proszę bardzo. Takie podłączenie tutaj zrobimy sobie.
Dobra, no i tutaj proszę bardzo, biurka. Tak, będziecie chcieli na pewno z tego korzystać chętnie. Ja w to nie wątpię niestety, ale tutaj akurat chciałem zrobić sobie przystanek bombajowy. No i tak, nasz wycen naszego bombaja. Nasz bombaj tu będzie jechać sobie ten dalej. No i tak, i tu mamy dwie opcje. A, jedziesz tunelem i się tam kręcisz dookoła własnej osi. B, robimy spektakularny zjazd. Oczywiście, że wybieramy opcję B. Jeszcze się zastanawiacie? Nie, 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 u mnie nie ma. U mnie nie ma niespektakularnych bombajów, zacznijmy od tego. On musiał być spektakularny. Dobra. Nawet jakby nie był spektakularny, to on byłby spektakularny. Dokładnie, dokładnie, zobacz. Dobra, no i tutaj zróbmy sobie wjazd. Czekaj. Dajemy sobie tu i tutaj dojazd. Ok. No i tak, ponieważ tutaj mamy dwie nitki nasze bombajowe jeżdżące. Musimy stworzyć trzecią nitkę. Tak, bo nitek jest strasznie mało. Usunę po pierwsze ten przystanek. Ten. No wiem, że będzie bardzo źli przeze mnie. I ten przesuniemy tutaj. Dobra, no i tak. Tutaj właściwie czekaj. Tak, tak się zastanawiam. Dajmy go sobie tutaj. Dobra, no i tak, stąd będzie kolejny przystanek tutaj. Tu będziecie na pewno zadowoleni, o dokładnie. Kolejny będzie tutaj. Kolejny miałby być tu. O, już widzę ich zadowolenie sięgające zenitu. Kolejny będzie tutaj, jeszcze taki jeden. No i tu koniecznie, no tu musi być akurat. To chyba jest wiadomo od początku, nie? I tu będzie, oczywiście też nowa linia, żeby nie było. Tutaj? Dobra, niech będzie, tu będę sobie schodzić po prostu. Dobra, no i tak, stąd będzie kolejna nitka. Która to? Będzie już jechać sobie... Czekaj. To będzie sobie jechać tędy. Tutaj, jak było to wcześniej. W tych samych miejscach najlepiej, jakby mi się udało. O, tutaj będzie zjeżdżać w dół. Tutaj miejsce. No i tutaj w tych samych miejscach będziemy sobie po prostu to ustawić, żeby jechało, tak? Tutaj, to widzę, że wtedy robimy w złym kierunku wszystko. A, mniejsza z tym. Tak, to nie ma dużego znaczenia. No i teraz trzeba będzie długo czekać, aż tutaj dojedzie nasz bambaj. Na to nie będziemy czekać. Powiem tak, mamy bardzo duży popyt na ludzi i z tym właśnie zaczniemy kolejny odcinek, bo graliśmy już 77 tygodni. Zwolnimy sobie czas. Nasze bambaje będą się teraz rozjeżdżać, co będzie trwało na pewno długo. I widzę, że już te bambaje wyjechały na nasze miasto. I tak, na tym przystanku na razie są 4 osoby, co jest trochę dziwne, bo mało. Tu jest 11, tu są 2, tu jest 12, no i tutaj to wiemy, że jest coraz więcej. Tu jest 8, okej, dobra, czyli tu po prostu przejeżdżasz sobie przez tą nową dzielnicę. Natomiast jak tam się nazywa nasza nowa linia? O ta. Tak, swojego tutaj wszystkie trzy linie się spotykają, najciekawsze jest to. Aż można byłoby coś z tym zrobić tutaj faktycznie. Dobra, nie będziemy na razie tutaj wymyślać. Chociaż... Czekaj. No bo teoretycznie... Dobra, zróbmy to. Jak już tak myślimy bardzo, tu usuniemy przystanki. Dobra, no i tak, ty masz tu przystanek i ty masz tu przystanek. Będziecie się mogli teraz przesiedlać. Nie wiem, czy to im naprawdę tutaj bardzo pomoże, ale proszę bardzo. Czarna jedna tutaj będzie miała jeszcze jeden przystanek i pomarańczowa, nie, pomarańczowa też już nie. Tak, dobra, no i to w ten sposób jakoś tu będzie się rozjeżdżać. Pomarańczową, jeśli już, możemy przesunąć tutaj, aby ci nie mieli aż tak daleko. Okej, dobra. Tutaj będzie to całkiem dobrze. Nie wiem, czemu to pomarańczowa tutaj skręciła. Nie to, czekaj, pokaż mi tutaj, kurczę, już się mylę. Chciałem zobaczyć, jak tutaj ludzie czekają na to. Ile ma być na tej linii? 5. Z czego mamy... Jeden jest tu, drugi jest tu i one wyjeżdżają dopiero. Okej, dobra. 17 jest tutaj, tu jest 13, tu jest 20, tu są 4, tu jest 0, tu jest 1, tu jest 5. Ile jest na pierwszym przystanku? 3 osoby są tutaj.
Dobra, no tak, bo tutaj to teraz może się trochę inaczej z tego korzystać, więc w sumie to też jest fakt. Fakt faktem, że teraz ci tutaj nie mają żadnej stacji. To też jest fakt faktem. Dobrze, nie ukrywam też jednak faktu, że odcinek trwa już 45 minut, więc na pewno kończymy. W następnym odcinku zajmiemy się popytem wybudowaniem tej nowej stacji kolei linowej i rozbudową naszej dzielnicy o kolejne tutaj miejsca. No, nie ma co ukrywać, dziś się zajmowaliśmy tutaj komunikacją, no i przebudowaliśmy całkowicie tutaj nasz system tak, żeby oni tutaj mogli teraz tak dobrze z tego korzystać, że widzicie, oni tu sobie nawet przyjeżdżają do tej dzielnicy, autostrady, tutaj proszę bardzo, no z tego też na pewno ładnie tutaj będą korzystać. Trochę usprawiedliwiliśmy nasze miasto, a co najważniejsze, budowaliśmy naszą nową dzielnicę, gdzie będziemy wszystko teraz bardziej rozbudowywać. Nie ma co dużo mówić. Cześć!